Adam Kośmider, Hanna Kotomska, Tomasz Malepszy, Marek Goryniak i Krystian Maćkowiak to skład Komisji Doraźnej do Spraw Akwawitu. Radni powołali ją na styczniowej sesji. Pięcioosobowe gremium jest po pierwszym posiedzeniu. O plany pracy komisji zapytaliśmy jej przewodniczącego Adama Kośmidra. Dzisiaj zaczniemy od tych tematów jeszcze z lat 70. przez lata 80. do początku lat 90., kiedy akwawit faktycznie stał się właścicielem tych terenów pod budowę akwawitu. Jeśli chodzi o zaproszonych gości, no to myślę, że dzisiaj to wypracujemy. Mamy kilka kandydatur, ustalimy kogo najpierw w pierwszej kolejności zaprosimy, ale przede wszystkim cały czas czekam na dokumenty, o które poprosiłem. Pewne rzeczy trzeba powyciągać z sądów, także to też trwa troszeczkę, więc jak będziemy mieli pełną listę dokumentów, z którymi się chcemy zapoznać, wtedy będziemy rozmawiać, ewentualnie dopytywać, bo musimy o czym rozmawiać z tymi gośćmi, których chcemy zaprosić, więc musimy się zapoznać z pełną dokumentacją.